Cześć wszystkim. Skompletowaliśmy nowe zamówienie dla klienta. Jest to ciągnik hybrydowy AgroRay o mocy 16 koni, tym razem wyposażony w silnik Grunwald GW420 z elektrycznym rozrusznikiem. Jest to ciekawa opcja kolorystyczna, ale nie tylko. Pod względem osiągów i żywotności jest to niemal bliźniacza konstrukcja, jak wejma 16-konna, przystosowana na rynek niemiecki. Warto wspomnieć, że każdy ciągnik hybrydowy AgroRay wyposażony jest w dyferencjał, dzięki któremu manewrowanie maszyną jest dużo bardziej łatwe i intuicyjne. Każdy ciągnik hybrydowy AgroRay posiada także bardzo pojemną przekładnię, do której wchodzi aż 4,5 litra oleju przekładniowego. Pod tą pokrywą znajduje się wałek odbioru mocy, dzięki któremu możemy zasilić glebogryzarkę szeroką aż na metr, dzięki której praca w polu jest bardzo wygodna. Ponadto na przód ciągnika hybrydowego AgroRay możemy założyć kosiarkę rotacyjną. Z boku konstrukcji znajduje się wałek wyjściowy, dzięki któremu przy użyciu koła pasowego możemy zasilić dowolne urządzenie. Warto wspomnieć także, że silniki o dużej pojemności z dużą mocą mają dosyć spory apetyt na benzynę. Warto zaopatrzyć się zatem w gaźnik LPG firmy AgroRay. Silnik wyposażony jest w dźwignię bezpieczeństwa, którą, aby uruchomić silnik, za każdym razem trzeba zabezpieczyć. Zapraszamy na naszą stronę sklepagroray.pl, na której skonfigurujecie Państwo własne urządzenie z dowolnym silnikiem benzynowym lub diesla od 9 koni do 22 koni V2.